jestem Paweł Zasłoń. Mieszkam w Nowej Hucie, interesuję się survivalem, łucznictwem, myślistwem. Zaraz coś Wam na ten temat opowiem. Ciężko jest stwierdzić moment, w którym zainteresowałem się survivalem. Zawsze żyłem w otoczeniu przyrody, w Nowej Hucie. Wiem, jak to brzmi, ale Huta zawsze była bardziej zielona niż reszta Krakowa. Za blokiem łąki, kawałek dalej las. Człowieka to wciąga. Każdemu łuk kojarzy się z patykiem ze sznurkiem, czyli z takim urządzeniem, jak widzicie po mojej lewej stronie. Natomiast od lat 60. ubiegłego wieku powstała prawdziwa rewolucja. Ktoś, a konkretnie pan Allen, wymyślił sobie łuk bloczkowy, który o dziwo działa na tej samej zasadzie. Dalej jest to walka z narzędziem, naciąganie siłą własnych mięśni, ale wypuszcza tą strzałę szybciej, celniej i dalej. Jest to jedna z naszych zabawek. Takie łuki współcześnie stosuje się na polowaniu. Oczywiście sam łuk to nie wszystko. Odpowiednio dobrane strzały, groty myśliwskie, odpowiednio dobrany kamuflaż oraz reszta osprzętu, jak na przykład nóż, czy nawet taki detal jak klucze do ustawiania tego łuku, który zrobił się tak skomplikowany, że czasami chciałbym postrzelać, ale nie mam czasu, bo go ustawiam. To wszystko jest niezbędne. Z tym możecie zapoznać się na naszych spotkaniach, samemu spróbować strzelać. Myślę, że każdemu się to spodoba. Parę lat temu wśród znajomych wpadliśmy na świetny pomysł. Zrobienia grupy, stworzenia grupy, która zajmuje się survivalem, przetrwaniem, częściowo można nas nazwać prepersami. I tak powstało nasze Stowarzyszenie Miłośników Survivalu Ryś, którego zostałem prezesem. Zapraszam wszystkich młodych ludzi, którzy są zainteresowani podobną tematyką, na spotkania z nami. Mamy stronę internetową, mamy profil na Facebooku, bo niestety bez tego chyba w dzisiejszych czasach ciężko jest funkcjonować. Strzelamy z łuków, prowadzimy różne inne zajęcia, mamy w swoim gronie specjalistów od sztuk walki, od łucznictwa, od broni palnej. Chcielibyśmy, żeby któregoś dnia w Hucie powstał z prawdziwego zdarzenia tor łuczniczy ze ścieżką 3D do strzelania terenowego. Jest to o wiele ciekawsza forma łucznictwa niż zwykłe strzelanie do tarczy. Mam nadzieję, że któregoś dnia uda nam się zrealizować taki plan. Od prawie roku prowadzimy kanał na YouTubie, mamy własną stronę łowcy.org. Kanał nazywa się Łowcy Niczni. Jest on poświęcony łucznictwu, myślistwu łuczniczemu oraz różnym innym rzeczom wokół łucznictwa. Możecie zobaczyć, jak wypada porównanie broni palnej do strzały myśliwskiej. Możecie zobaczyć, czy da się przestrzelić drzwi samochodu z łuku. Tego typu rzeczy prezentujemy. Oczywiście wszystko pół żartem, pół serio. Na naszych zajęciach nauczycie się nie tylko strzelać z łuku i jak rozróżnić różne rodzaje łuku. Nauczycie się też, jak używać noża w lesie, do czego służy nóż myśliwski, do czego służy nóż survivalowy, tak dość popularna nazwa, i co z tymi nożami można zrobić. Na zajęciach prezentujemy metody wykonywania własnego łuku, metody wykonywania schronienia. Uczymy, jak rozpalać ogień bez krzesiwa czy bez zapalniczki oraz tego, jakie rośliny są jadalne, co nadaje się do jedzenia, co nie, jakich rzeczy unikać i jakich zachowań unikać w lesie. Uczymy też jednego. Wszystkich, którzy biorą udział w naszych zajęciach, zawsze uczulamy na to, żeby brali ze sobą worek na śmieci.大家好，我叫房涛，我来自中国，我现在是一名足部按摩师，最初是因为工作的关系，我来到了克拉科夫，然后来到了诺瓦胡塔，我现在是一名足底按摩师，
这个足部按摩呢，对人的身体非常有好处，它有助于改善你的睡眠，对你的身体的血液循环非常有好处，然后解除你的肌肉的疲劳，都是非常好的。在诺瓦胡塔呢，这是一个非常漂亮一个城市。最早跟着我老公丈夫过来的时候呢，是因为他在这边工作，所以我和我的宝贝们一起过来了。来到这边呢，感觉这边的空气呀，还有人们就人这边的住的人都非常的友好，而且呢，感觉这边的人都非常的自由。包括运动，热爱运动，所以说我是非常喜欢的，也愿意在这边生活。谢谢。Lubia no one hutam。OK。